Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego serwera liajmc.pl Dzień dobry, witam was ja, taki tutaj no admin, można by powiedzieć serwerka I lecimy z kolejnym odcinkiem, tak jak obiecałem ostatnio, ten odcinek będzie nieco dłuższy niż poprzedni No i tak jeszcze z dobrych informacji na sam początek, zapraszam serdecznie do sklepu sklepliaj.pl Macie go tam w lewym dolnym rogu, w sensie link, a tak sobie możecie wpisać i wtedy przekieruję was na stronę sklepu Dalej nie zrobiłem tych... Ikonek tego wszystkiego, to, co miałem zrobić, weźcie mnie, tak kopnijcie przysłowiowo w Dupala w komentarzach i mnie zahaczcie. Powie, Eliaj, weź, zrób te, te ikonki i te linki, to, co mówię, żeby zrobić. Bo ja to chciałem sobie dać gdzieś właśnie albo w lewym dolnym rogu, albo w lewym górnym rogu. E, czyli tam na przeciwko, e, i to by było bardzo spoko, bo byłaby taka informacja właśnie o dosie serwerka, o dosie różnych takich innych rzeczy. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Ludzie wiedzą, że jestem na serwerku, e, więc daję Dzionek. Teraz jest o wiele więcej osób niż w poprzednim odcinku, bo nagrywam to już w godzinach takich popołudniowych, więc już wszyscy gdzieś tam z pracy szkoły gdzieś tam powracali, więc no już jest troszeczkę więcej, więcej ludu. Dobra, coś co będziemy się, czym będziemy się zajmować, czyli oczywiście w dalszym ciągu katakumbami, z tym, że dzisiaj nieco bardziej konkretnie, wybaczcie za moje mruganie, ale mam jakoś suche oczy znowu, nie wiem czemu, muszę sobie albo zakropić, albo coś. Bierzemy sobie tak myślę z 8 staków stona, bo to nam się na pewno przyda. Musimy jeszcze sobie wziąć ze sobą a, bodajże, właśnie tutaj, tak, tak, te, te, te mossy, mosi cobblestone i te wszystkie tutaj cobblestone schodki jeszcze będzie trzeba zrobić, bo musimy zrobić całe zejście do tych katakumb. Myślę, że te bloki, ewentualnie lanterny, też się mogą potem przydać, ale to później drewno też na razie, na razie sobie weźmiemy. Półbloki, glowstony trapdory. A szkło chyba nie, liście ewentualnie mogą być całkiem spoko użyteczne. Dobra, chyba mamy wszystko. To najpierw zrobimy sobie tak. Tutaj chciałem tylko ogarnąć sobie do końca to wyjście, czyli to musimy sobie wszystko przekopać, zrobić to nieco ładniej. Wydaje mi się, że z tej strony możemy sobie zrobić to, co zrobiliśmy z tamtej, czyli takie, taką, taką wnękę fajną. I tutaj akurat nam się taka wnęka fajnie zmieści, z tym, że zrobimy ją tutaj nieco inaczej, czyli właśnie tutaj. E, tutaj myślę, że można by było dać e, belki w ten sposób, bo tutaj by to było, tak? Czyli to mogę jeszcze przebić, to jeszcze mogę przebić idealnie, dobrze, dobrze. E, teraz tak, tu byśmy sobie musieli stownem e, zalepić, tutaj w sumie też, bo to jeszcze z zewnątrz będzie zategowane, i tutaj będzie cała wnęka. E, tutaj oczywiście belka, tu jeszcze ta belka teoretycznie, poczekajcie się. a, yy, w ten sposób powinienem to zrobić, tak, bo to tutaj będzie. ok e, czyli tu jeszcze musielibyśmy sobie przekopać i tutaj dać belki, tu można w ogóle zrobić taki mych, że zamiast tej belki dać na przykład glowstone'a i zamiast tej belki nawet i też tutaj co prawda będzie sea lantern w środku i tu będzie cała ta Terakota, ale wydaje mi się, że to jest spoko pomysł. Teraz tylko jeszcze byśmy sobie. E, tam było zielone, więc tutaj można zrobić coś bardziej mrocznego, na przykład tą czarną terakotę. Czemu by nie? Dlatego usuńmy sobie tutaj trochę 14, czekaj, bo 4 nie, no to mi nie starczy. E, dodajmy sobie, bo to potrzebuje 8. Nie, no to 8 kupimy, pyk, dobra. I 8 sobie tutaj. Oj, 7. Dobrze, o coś takiego. I mamy wtedy z tej strony ładnie zielone. Tu mamy takie troszeczkę inne. To będzie trzeba zmodyfikować, ponieważ tutaj jest zrobiony z zewnątrz korzeń. On będzie troszeczkę inaczej poprowadzony, więc na razie sobie tutaj to po prostu zabudujemy. Te trapdory, tak samo jak w przypadku poprzedniego, też możemy sobie porozkładać tutaj. Dobra, no i jest elegancko. Teraz tak, tutaj ściana wydaje mi się, że zostanie normalnie drewniana, tak żeby jeszcze powiedzmy ten cały design tutaj przeciągnąć, który był wcześniej. Natomiast tutaj już zaczniemy sobie zaraz kontynuować, znaczy nie, tutaj jeszcze możemy z drewna porobić, tak. Jak tutaj to było zrobione? W sumie głównie drewno, tak, nic, nic, nic więcej tutaj nie dawałem. E, to niech i tak będzie na razie, czyli samo samo drewno. Tutaj myślę, że możemy zrobić nawet małe takie przejście, żeby to później było widać z zewnątrz jakieś takie, wiecie, łakienka i tak dalej. Więc na razie sobie po prostu to przekopiemy. A tu myślę, że można zrobić coś takiego, żeby sobie tak, e, takie zejście było. E, tu będzie trzeba czekać. Zrobić w ten sposób, to wykopać. Bo chodziło mi, w sumie, żeby tutaj z drugiej strony tak samo to wyglądało, nie? Czyli, żeby było takie zejście, to tutaj musiałbym pierdiknąć w sumie w ten sposób, i tutaj w sumie w ten sposób, i w ten sposób. O ile dobrze myślę, chyba dobrze myślę. Eee, tutaj też możemy sobie od razu dać belkę, ale mnie, normalnie tak mnie nagle w nosie zaswędziało, że aż. Aż, aż się przestraszyłem przez chwilę, nie? E, dobra, tu sobie możemy przekopać. Tutaj również zrobimy sobie beleczkę w ten sposób. I wtedy mamy tutaj taką, e, powiedzmy, przestrzeń pod te. Muszę sobie te dropy jakimś, kurde, cudem wyłączyć, bo one mi się za każdym razem nie chcą wyłączać i potem jest mega problem. Tu weźmiemy sobie e, nie całe bloki, tylko weźmiemy sobie właśnie szyby, ale zielone, żeby pozostawić, powiedzmy, tutaj w dalszym ciągu ten y, design, o i pięknie, mamy tutaj ładne przejście. Tutaj będzie to prawdopodobne, co mnie z tym nosem, ty jakiś kurde wąsa mam, jakiego, nie, nie wąsa tylko w sensie ten, włosa w nosie i mnie męda, kurde przeszkadza, dobra. Um, tutaj jeszcze możemy polecieć sobie z drewnem, tak. E, tutaj w sumie też. I jeszcze w sumie tutaj, dopóki mamy drewno, tak samo możemy sobie polecieć, czyli zróbmy sobie coś takiego. I tutaj lecimy sobie normalnie z drewnem. Tutaj również też, dobra, i to wszystko sobie zalepiamy, bo tamtej przestrzeni nie potrzebuję, tak? To jest tylko, żeby tutaj było to zejście. No i co, i tutaj możemy sobie ewentualnie zrobić schodki tylko na jeden w głąb, bo tutaj i tak mamy drewno, więc będzie to ładnie wyglądać. O, dokładnie. Tutaj trzeba zmienić na belki w ten sposób. Dobra, super. Tu można nawet zamiast tego dać lampę. Wydaje mi się, że to będzie spoko. E, czy trapdora na to dawać? Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Po prostu będzie tutaj ładnie oświetlone. Mm, tutaj też. Tu jeszcze trzeba to zmodyfikować. Daj tam pośpie, pośpie, pośpie. Poś, 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 poś. Dobra. A, tu tutaj I tutaj, dobra, i teraz tutaj robimy sobie drewienka. Tutaj nie ja chcę, chcę postawić sobie w ten sposób, dobrze. A to sobie wykopiemy. Tu sobie postawimy do końca. I mamy zrobione, normalnie rozumiesz sobie, zejście. Pięknie. A tu jeszcze też możemy dać, oczywiście, schodki. Super. Tutaj również i tu mi się schodki skończyły, więc muszę sobie więcej zrobić. Dobrze, że mam tutaj dojście do tych. Craftingu i tego wszystkiego, i coraz ładniej to moi drodzy wygląda. E, tutaj mamy, niestety, powierzchnię, że tak powiem, magazynową, więc tutaj trzeba by było zrobić co najwyżej. Wiem co, momencik. E, chyba z, pół bloków z tego nie ma, ale za to możemy zrobić właśnie w ten sposób, czyli takim że tak powiem, starym sposobem. Właśnie, miałem zamienić z Wami słówko a propos em, nowszej wersji Skyblocka, ponieważ ostatnio gadałem z Mateuszem odnośnie tego, czy dałoby rady Skyblocka ogarnąć, żeby był na wersji 1.14 albo chociażby te bloki i tak dalej, to wszystko było dostępne z wersji 1.14. E, niestety w przypadku Skyblocka jest to na tyle e, na tyle obciążający tryb, że e, tak jakbyśmy bardzo chcieli, ja na pewno bym chciał i, i zresztą Mateusz też, bo już to testował, e, tak niestety nie możemy wprowadzić 1.14, bo po prostu to wsparcie dla Skyblocka, dla tych wersji jest troszeczkę słabe i za bardzo, że tak powiem, to wszystko e, laguje, więc niestety tak bardzo jakbym chciał wprowadzić tego, e, tego, 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 tego Skyblocka na 1.14, tak niestety nie jestem w stanie. Dobra, mamy tutaj ładnie przejście, bo nie mogą być tutaj schodki, bo wtedy tutaj nie mogą być półbloków, a nie chcę tutaj Pauli zabierać jej przez scenię, bo ma ładną tą klateczkę taką. Przepraszam, tak się po tym nosie miziam, ale normalnie jakiś, mówię, jakiś włos mi się wygiął albo odgiął, albo mi coś, i mnie podrażnia, i mnie przeszkadza, a nie mam żadnej chusteczki, ani nic, żeby sobie po prostu potrzec, więc przepraszam. Po prostu przepraszam. Dobra. E, I od tego momentu, jak nam się kończy tutaj drewno, e... Tutaj też teoretycznie powinno się skończyć, ale no właśnie tutaj mamy to drewno, więc tutaj przejdzie właśnie wtedy w ten sposób. Tutaj jeszcze będziemy w stanie przejść, czyli do tego momentu musimy sobie wszystko obić właśnie w ten sposób tymi półblokami. I tutaj już możemy sobie przechodzić ładnie robić, czekajcie to sobie wrzucę, przechodzić możemy ładnie w, w katakumby, czyli kombinować sobie tutaj z, z tą brykami. i to normalnie może być dookoła porobione, nie? Czyli tutaj tak samo to sobie wykopiemy. Yy, tutaj, tutaj, tu jakiś mossy, tu jakiś połamany, proszę bardzo. Tutaj również, ponieważ będzie to całe podejrzewam najpierw zamknięte i dopiero tutaj od tych schodów będzie to wychodziło sobie yy, dalej, więc w sumie to możemy jeszcze przekopać i tutaj zrobić sobie w ten sposób pięknie. Dobra, no to mamy wtedy tylko taką tutaj zatoczkę mount. Nawet teoretycznie możemy zostawić to tak jak jest. W sensie yy, wykopać te półbloki jeszcze. Tutaj mamy to drewienko i ono niestety, a nie ono jest pod glowstone. A to wywalone. Dobra, to może być tutaj stone e, i tutaj zamiast tego możemy dać sobie pół bloki, żeby tutaj już sobie przechodziło nam to niżej. Tutaj chyba tego drewienka, o ile się nie mylę, raczej nie będziemy mogli. Tak, bo to jest jako jako podłoga nam tutaj robi. Eee, czekaj, gdzie to jest w ogóle? Przepraszam. A to jest tutaj. Aha. Ehm, no dobra. No tutaj za bardzo się nie pokombinujesz w tym. I tutaj było w ogóle sprus, nie? No to by musiało być tak. Dobra. Przebiegnę się dookoła, ok. A, tu jeszcze będzie trzeba zrobić yy, przejście. Czekajcie, bo tu będzie tak. E, tutaj mogą być normalnie schodki, albo w sumie nie, nawet mogą być o, o kratkę, kratkę wcześniej. Czyli tu możemy zrobić tak. Czekaj, albo bokiem, nie? Tak, i wtedy to się zasłoni. To się da tutaj. E, tu można jeszcze zrobić mm, na przykład oświetlenie i zakryć się ładnie tym, a z góry zakryć pół blokami. O, super. I mamy fajnie tutaj zakryte. Tu mamy zejście. Ej, ja się szybko buduję, jak jest dostęp do surowców, to jest tak naprawdę kaszka z mleczkiem, że tak powiem, nie? Dobra, to sobie na razie damy tak, tutaj tak, dobra i mamy to zejście na pewno zrobione, tutaj również i tutaj schodzimy w sobie wtedy niżej, em, tutaj tego drewienka się pozbywamy, no i tutaj ewentualnie jakbym był w stanie, no teoretycznie jestem tutaj, jest możliwość tutaj zejścia, albo zamiast tego dać po prostu cobblestone'owe. Żeby to bardziej miało pokrycie, tylko no, bo to drewno chciałem zasłonić straszliwie, bo no tutaj, że tak powiem, się rzuca w oczy mocno i i mam problem właśnie, żeby sobie to dobrze yy, zrobić. Ha. Chyba, że zrobię tutaj tak, a tutaj tak, żeby tak sobie to schodziło w taki nieregularny sposób, to też dziwnie wygląda. No nie mogę znaleźć idealnego rozwiązania tego, że tak powiem, no, niestety. Tak jakbym bardzo chciał, bo tutaj to pasuje, tak? Tu jest spoko, e, tu jeszcze można rozwalić, ewentualnie zostawić te drewna tak widoczne. No tylko z tym mam problem, no, bo nie pasuje mi ta po prostu. No i, i co zrobisz, no? Hmm. Powiem wam, że mam mega, mega, mega rozkminę, bo chcę, żeby to wyglądało ładnie, nie? Dobra, wiecie co? Pierdziele to na górze. To ma wyglądać tutaj ładnie. Ja se tam na górze coś ogarnę. Tu jest też drewno pod tym. Ja se tutaj jakoś, jakoś inaczej to pierdyknę po prostu. E, tu sobie zrobię... idzie, przepraszam. Przesadziłem. Tu sobie po prostu ładnie chcę zrobić zejście, tak? O, i tak może być. To już prędzej. Bo wtedy to sobie ładnie tak schodzi, nie? O, i o to mi chodziło mniej więcej. I tutaj możemy sobie jeszcze dać... O, stąplika, proszę bardzo. I tutaj zresztą też. I teraz to jest... Przynajmniej mi się podoba, okej? Okay? No. Dobra, tu możemy sobie dać oświetlonko małe, dobra, żeby sobie tutaj jakoś było. Um, I teraz z góry, tylko jeszcze to sobie na szybko tak zakryjemy, żeby jakkolwiek wyglądało, bo tutaj mamy właśnie w tym momencie pół bloki. I one nam tutaj wszystko zakrywają, więc teoretycznie nie możemy tutaj nic zrobić, ale jeżeli usuniemy sobie to i damy sobie tutaj pół bloki w ten sposób, to powstanie nam taka cała tutaj. Przestrzeń. Nawet możemy z powrotem wrócić do naszego designu, który był wcześniej. Z tym, że tego nie zasłonimy wtedy, nie? Więc nie. Ale mam pomysł, można zrobić tutaj takie jakby e, schodki. I to jest spoko opcja, nawet pozbyć się tego i zrobić typowo. Aj, nie ma miejsca w jakimś e, I zrobić typowo schodki, które wyglądają całkiem przyzwoicie, że tak powiem. E, i wydaje mi się, że że to że takie coś zabudowane to wygląda tak w miarę, nie? Tą doniczkę bym sobie dał ewentualnie tutaj na ziemię, kwiatuszka. O! Jak dla mnie spoko. Zawsze można też tutaj walnąć dodatkowo oświetlenie, tylko to on mi rozwali. Chyba czekaj, chyba że tutaj będę w stanie. O! Takie coś jeszcze mogę zrobić. No i jest ok, jest ok. Jest, jest ciekawie, jakby możliwości tutaj jest wiele, więc mi to nie przeszkadza. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, bo tu trzeba zejście zrobić, rozumiesz, katakumb e, pięknie, ładnie. E, czekaj, teraz byśmy sobie tutaj zrobili w ten sposób e, i tu będzie musiało być już takie otwarte i tu musi też przejść z drewna na kamień, czyli tak, jeszcze tutaj mogłoby być drewno, natomiast tutaj już musi być kamień. E, dawaj mnie, Boże, Idź mnie z tymi śmieciami. Ja tu muszę, kurde, rozumisz, yy, yy, bloki mieć budowlane. Dobra, tu się zgadza i teraz jeszcze tutaj. Nie, nie to. Pomyliłem się. Serio, naprawdę. To jest Przeroba. Nie. A, no tak, zapomniałem o tym pół bloku. Nieważne. Nie, jeszcze raz muszę zobaczyć. Czekaj. Yy, drop. To powinno być możliwość wyłączenia tego, halo. by eee, wyłączyć. No i, kuźwa, nie mogę tego wyłączyć, no. Nie mogę tego wyłączyć. Mi to nie działa, po prostu przez to, że mam OPA i mam te różne rzeczy tam włączane, powyłączane, to to nie mogę. No po prostu no chciałem, ale nie mogę. Okej, okay? no trudno, muszę z tym żyć. Eee, w sumie, czekaj, tego niepotrzebnie wykopałem, bo tutaj zrobimy sobie w ten sposób, tak? I wtedy ten poziom, który jest tutaj, wszystko pokrywamy sobie yy, pół blokami, albo w sumie Zostawić nawet tego stół? na czemu mam go się pozbywać? Jak dla mnie spoko opcja na razie. Poza tym zawsze mogę to wykopać, bo mam jeszcze tam przestrzeń chyba nad tym, żeby sobie coś z tym zrobić, albo faktycznie pokryć to tutaj pół blokami, bo jeżeli podłoga będzie tutaj, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, no to to będzie na trzy i pół wtedy wysokości, że tak powiem, cała cała tutaj przestrzeń. Wydaje mi się, że całkiem spoko, dobra, czekajcie tylko sobie. chilnę się, bo tu głodny jestem. A nie wiem czemu nie lubię być głodnym w Minecraft po prostu. A, dobra. No i teraz najwięcej będzie na pewno zabawy tutaj z podłogą, bo trzeba, yy, że tak powiem, ją tutaj zrobić taką troszeczkę randomową, czyli co jakiś czas tam jakiś cracked stone brick, co jakiś czas właśnie jakiś mossy stone brick, żeby tutaj to było takie całe a, posz, posz, poszarpane i w ogóle nie, mniej więcej wiecie o co chodzi. Dobra. No i tutaj to będzie ta cała przestrzeń, którą później ewentualnie jeszcze dodatkowo pokryjemy, ponieważ tak jak mamy tutaj te stony, to można się tutaj tym pobawić i ewentualnie przekopać lekko sobie tutaj wyżej, bo chyba mamy taką możliwość na te dwie, trzy kratki i wtedy zrobić też jakieś tutaj takie lekkie kratery, lekkie takie wgniecenia, wgłębienia, to też będzie spoko. W ogóle muszę włączyć dzień, bo prawie nic nie widzę. Dobra, i teraz lecimy sobie tutaj, lecimy sobie tutaj i lecimy sobie tutaj. Daj mi z tą Dziękuję. dziękuję. Mm -hmm. Ok, tutaj most i tutaj. Tak, na razie chcę zrobić całą tą przestrzeń jakkolwiek właśnie z, z tą bryków. tak po prostu. Później pod tym ewentualnie mogę zrobić albo kolejny poziom katakomb, co nie wiem czy by chciałbym mi się robić, albo yy, po prostu zrobić spód. Spód Wyspy, tak jak, że tak powiem planowałem od samego początku ymm, zrobić, myślę, że to też będzie fajna. Ej, 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 ej. fajna opcja. Dobra, tutaj i tutaj, i tutaj, tutaj tutaj, 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 tutaj tutaj, 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 tutaj. Ej, tutaj taki blok. Dobra, tutaj taki, tutaj taki. Jeszcze z oświetleniem muszę pomyśleć, bo szczerze nie zastanawiałem się nad tym ale wydaje mi się, że co do oświetlenia to spróbuję tutaj sobie się pobawić troszeczkę w ogóle elementami a bodajże czaszek. Poczekajcie bo chyba o ile się nie mylę w sklepie przy dekoracji, boże tak, przy dekoracjach mamy, nie, czekaj, nie przy dekoracjach, to jest przy innych. Tak, dokładnie. Mamy właśnie y, szkieleta, mamy tutaj zombiaka, więc myślę, że y, Czaszki szkieletów będą bardzo dobre pod oświetlenie. Mogą być typowo na płotku, a pod płotkiem może być jakieś, ewentualnie e e e glowstone, bądź szkło, i pod tym szkłem, na przykład, dopiero glowstone albo coś. Wydaje mi się, że takie, żeby zrobić taki lekki ambiencik, wiecie, żeby to nie było takie bezpośrednie super mocne światło, tylko żeby ono było takie nieco bardziej mroczne. Jest też opcja, teraz tak mi wpadło do głowy, tylko, że to by było trochę z tym roboty, żeby wszędzie pod, e, znaczy, Boże, wszędzie, nie, żeby pod tymi e, miejscami, jako oświetlenie zrobić na przykład lawę. Z tym, że nie pamiętam, czy płotek, chociaż przez blok, czy może się zająć ogniem, bo wydaje mi się, że nie. Ewentualnie użyłbym nether płotków, więc wtedy miałbym totalnie wywalone jak to by działało? E, tutaj będę to musiał przekopać, ponieważ tu ma być cała przestrzeń, że tak powiem, również pod katakumbę. Ewentualnie później sobie tutaj coś dobuduję, żeby była, że tak powiem, e, żeby była tutaj cała taka przestrzeń, jakiś filar, jakieś właśnie, jakiś mały grobowiec, nie wiem, nie wiem jeszcze jak będę gospodarował wnętrze tutaj tego wszystkiego. Na razie po prostu robię to bardzo standardowo. I moim zdaniem, tak prosto, po prostu, nie? że tak. No, platforma, zejście, jakieś tam elementy dekoracyjne, to później będziemy się tym bawić. Ale to już, jak będę miał zaczęte, to będę mógł się naprawdę tutaj fajnie na różne sposoby bawić i sobie fajne takie elementy dodawać, wedle, że tak powiem, uznania i wedle mojej tam woli jaką na obecną chwilę będę miał jakiś pomysł na przykład czy coś. Na razie zostawiam te wszystkie wgłębienia, te, które powstały no, randomowo, tak jak budowałem jest z zewnątrz, bo dzięki temu mm, będzie to wyglądało jakkolwiek bardziej a, naturalnie e, i ciekawiej po prostu będzie to wyglądało, jeżeli zostawię te, te nierówności. bo mi się te stombriki tak szybko kończą, że masakra. Więc zostawię to sobie te wnęki w taki sposób. I później postaram się je po prostu zagospodarować, jakkolwiek. Myślę, że to może mieć prawo bytu. Dobra, na razie damy sobie tutaj lampy, tak po prostu, żeby mieć oświetlenie, bo to nie chodzi, czy tam mi moby coś zrobią, czy nie. Chociaż w sumie nie mam zbroi, więc mogłoby mi coś zrobić, ale po prostu chcę mieć od nich spokój. Teraz tak, tutaj mamy właśnie tą przestrzeń, i akurat tutaj wydaje mi się, że tego byśmy się jeszcze pozbyli i zrobili sobie tutaj zamknięcie z tej strony, żeby ta część tak nie wychodziła tutaj, tylko żeby był typowo stone i ewentualnie tego stona jeszcze czymś em, dodatkowo budujemy, więc tutaj można by nawet zrobić jakąś taką nierówność powiedzmy, żeby to sobie jakoś, o, żeby to miało te, 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 te wgniecenia, wgłębienia i tak dalej. Miałem tego nie modyfikować, ale to akurat tutaj mogę. O! I coś takiego chcę uzyskać, żeby to był taki troszeczkę właśnie taki cave, taki no takie podziemia po prostu ciekawe jakkolwiek, nie? E, tutaj oczywiście wszystko e, zalepiamy również z tą dobra, tutaj możemy też się troszeczkę pobawić dobra tutaj możemy też sobie to tak przymknąć trochę okej, okay, zgadza się e, no i co, i tutaj możemy dalej pocisnąć sobie z, z tą brykiem. będzie zrobione to ja wam mówię, to będzie będzie picabelo. A nie, to w sumie nie. Chociaż też na ścianach z y, tą briki byłyby dobrym pomysłem, jakkolwiek, myślę. Bo też byłyby taką jednością z całą tą z całą tą konstrukcją, z całą tą taką jaskinią, nie? Ale na razie powiedzmy, że chcę sobie zrobić to bardzo, bardzo klasycznie. Jeszcze troszeczkę bloków, i zaraz będę miał to gotowe. Tutaj akurat będzie trzeba bardziej się wysilić, dorobić powiedzmy tych bloków. Okay. Coś takiego mniej więcej może. Dobra. Staram się jak mogę, żeby to może nie tyle, bo już jakby naturalnie to wyglądać nie będzie, bo to będzie widać, że to jest zbudowane, ale żeby każda taka wnęka mogła potem być użyteczna, żeby coś w niej można było ukryć, schować jakieś oświetlenie, coś, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, to byśmy mniej więcej mieli tu się wszystko zgadza, tu jeszcze sobie lampę damy i wydaje mi się, że ten etap tu jeszcze parę mamy takich elementów, ale ten etap, moi drodzy, mi będziemy mieli zakończony, o! Będziemy mieli zakończony, będzie można potem bawić się dalej, Mm, tu mi się wszystko zgadza. Tu jeszcze co najwyżej można troszeczkę dobudować tego iowego. Dobra, fajno. Tutaj też. O. No i teraz takie wnęki postaram się jakoś wykorzystać. Nie wiem, zrobić tutaj jakieś dodatkowe elementy, może nawet jakiś strumyczek podwodny, może coś. No nie wiem. W każdym razie tak będzie wyglądało na razie pod ziemię. Tu sobie zrobimy jakiegoś screenshota prawda pod miniaturęczki, żeby było. I co jeszcze ja tu mogę zrobić teraz? Mm, można by spróbować z tą lawą, z tym, że żeby to zrobić, potrzebuje się na przykład gdzieś przebić. Powiedzmy, dajmy na to, że przy wejściu tutaj będzie sobie jedna czaszenia. Czaszenia, rozumiesz, czaszenia. E, najpierw musimy sobie kupić, ojejku, nie tutaj. A w dekoracjach musimy sobie kupić jakieś szkło. Wydaje mi się, że powinno być to szkło jakieś ciemne bądź e, imitujące powierzchnię, czyli na przykład light gray, albo ewentualnie gray. Kupmy sobie szare. Teraz potrzebowalibyśmy sobie w innych lava bucket, i teraz powiedzmy jeszcze sobie tutaj e, czaszeczkę weźmiemy i w dekoracjach, chyba. Mm, nie, nie w dekoracjach. Albo nie ma, albo poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Dekoracje, mechanizmy, dro... nie, to chyba nie ma. To trzeba będzie zrobić. E, Nederbliki i z netherbricków zrobimy sobie te netherbrickowe płotki. Chyba już w tej wersji można było robić, nie? Można dobrze. Ja już czasami mi się gubią te wersje, to wybaczcie. Dobra, no i teraz co? E, schodzimy sobie pod to. Tutaj robimy sobie klasycznie. Oj, oj, teraz przesadziłem. Tu będzie miało być szkło, tak? Więc lawa będzie musiała być niżej. Tu sobie robimy taką, taki szyb dla tej lawy. Szkło, lawa, czyli tutaj możemy sobie zalepić, dobra, elegancko. To później będzie wszystko zabudowane i dzięki takim dodatkowym miejscom, które muszą być zabudowane, powstanie cały taki fajny kształt później tego, 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 tej, tej, tej wyspy, tak? Dobra, i tu sobie zalewamy lawą, tu dajemy sobie szkiełko. Fajnie, bo ono nam się tutaj fajnie wkomponowuje. E, no i teraz co? Dajemy sobie płotek i dajemy sobie czaszeczkę. Ona może być w sumie odwrócona bardziej tak na skos, ale śmiesznie. Lagusek był. O, w ten sposób sobie to zrobimy. No tak, bo jest, kurde, coraz więcej osób, bo jest coraz późniejsza godzina, więc się zaczynają lagi. To ja będę musiał kończyć odcinek i stąd spierdzielać. Ehm... Żartowałem, żartowałem. Znaczy nie, bo chyba nie zdążę na następnego odcinka nagrać tak, bo niedługo lajwaj! Znaczy w sensie dla mnie lajwaj, niedługo dla was już jest po tym lajwaju, bo to jeszcze przed akwą nagrywam. No i to mi się w każdym razie podoba, bo to się na pewno nie podpali, jakby wszystko jest tutaj z kamienia, jest całkiem spoko. Można ewentualnie, właśnie tutaj teraz, przydadzą się liście, bo jako, że mają być to katakumby, ale nikt nie powiedział, że nie ma być tutaj żadnej w ogóle natury, więc ja sobie w ten sposób tutaj obiję liśćmi i będzie to moim zdaniem wyglądało interesująco. Tak jak na to patrzę. Kuźwa, ten screenshot będzie lepszy. Czekaj, ja tu se to rozwalę, to se rozwalę. Tu byśmy sobie na przykład w to miejsce dali lampę. Tu trzeba dobrego screenshota. Zrobić dobry screenshot to podstawa, kurde, wyświetleń. Rozumiesz? O, tutaj możemy trapdorami zamknąć lampę. Nawet zrobić taki półmrok w sumie. O tak. Git. Jest pięknie. Nie mówię, że tutaj już nic nie powstanie, bo jeszcze coś prawdopodobnie tutaj będzie, ale ten obraz tak jak jest tutaj, jak się schodzi, jest super. Jest naprawdę fajnie, można tutaj pokombinować, także myślę, że katakumby pod moją tutaj wysepką prowadzącą z drzewa jest good idea, moi drodzy. Good idea. Jeszcze będzie trzeba, wiadomo, to obudować, tak, żeby to lepiej wyglądało, poprowadzić jeszcze tutaj jakiś e, korzeń, e, tutaj prawdopodobnie zostawimy to bardziej otwarte, żeby ładnie było widać stąd mm, przejście, zejście, to wszystko będzie trzeba, tak jak mówiłem, obudować stonem, zrobić z tego bardziej taką floating island, no i myślę, że będzie naprawdę sympatycznie, szczególnie, że z tej strony mamy troszeczkę zabudowane, więc jak z tej lekko jeszcze podbijemy tego terenu, to będzie, będzie dobrze. Moim zdaniem będzie naprawdę fajnie. Dobra, moi drodzy, kończymy sobie ten odcinek. Zapraszam serdecznie wszystkich oczywiście na serwer liajemce.kapyly. Do sklepu również zapraszam, sklep Tu sobie wszystkie rzeczy schowam, bo mam ich strasznie dużo, ale lubię mieć porządek w ekipunku. E, być może niedługo jakiś odcinek z podglądania, więc tam jak będziecie grać, no to ej, możecie się spodziewać, że ja gdzieś na Was będzie podglądał, więc się pilnujcie, e, co robicie. No i w sumie to tyle. Do następnego, moi drodzy, trzymajcie się i pa pa!